i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swych złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Nikt za nas roboty nie zrobi. My w swoim miejscu, na swojej glebie, na swojej ziemi, na Polsce i Europie, my mamy zrobić tą robotę. Cała Polska ma się odpalić, amen? Kościół musi się w Polsce odpalić. Naszym celem numer jeden jest, aby sprowadzić KWOT z powrotem, a może po raz pierwszy do Polski. Obawiam się o to, żeby ci z nas, którzy dzisiaj słuchają tych słów proroczych mówiących o przebudzeniu, abyśmy nie dołączyli do wszystkich tych, którzy w przeszłości słyszeli i dzisiaj chodzą z bólem serca. Więc wierzę, że to jest nasz czas. Ale musimy być ostrożni, żeby nie przyjąć fałszywej koncepcji tego, że to oznacza, że w przyszłym tygodniu coś huknie z nieba. Potrzebujemy pozwolić, aby to dojrzewało i rosło w nas. My musimy polegać na tym wewnętrznym poruszeniu w naszym duchowym łonie, kiedy na zewnątrz jeszcze nic nie widać. Jeżeli chcemy rewolucji w tym kraju, kochaj Boga i kochaj ludzi. Zacznijmy żyć prostym życiem. Kiedy widzisz, że ktoś jest w potrzebie, pomóż mu na miarę swoich możliwości. Okaż mu szacunek, powiedz mu dobre słowo, popilnuj jego dzieci. Nie traktuj niewierzących sąsiadów jako wrogów. My ciągle się boimy tego świata i z nim walczymy. A należy kochać ludzi, po prostu załatwić ich miłością, każdego bez wyjątku, okazywać im szacunek. Okazywać im miłość, okazywać im dobro. To jest coś, co zmieni ten świat, a nie to, że jesteś wystraszoną, małą twierdzą. The church is not called to escape the world. The church will not be a defeated entity, but the church will be victorious in the last day, because the Bible says the gates of hell will not prevail against the church. Que si tú buscas al Señor apasionadamente cada mañana, que si buscas hacer esa relación íntima con Él, que si buscas su rostro, todas las cosas te serán fáciles, porque Él estará contigo. No conozco la primer batalla que el Espíritu Santo haya perdido. Nunca, Él nunca pierde. Él es el Rey de los Reyes. Jesús es el Señor de los Señores y es Señor de Polonia y es el Señor hasta lo último de la tierra. Espíritu Santo es el río que vio Isaías, que vio Ezequiel, es el río que vio David, es el río que vio Joel y es el río que va a tocar Polonia. Ja w to wierzę, bo to zobaczyłem i ciągle to widzę i to coraz bardziej jest wyraziste i im więcej się modlę, im więcej uwielbiam, im więcej otwiera mi się chazon, tym bardziej widzę, że przebudzenie jest na wyciągnięcie rączki.